Rozum jest to cecha, która odróżnia nas od innych istot żyjących na naszym świecie. Jest to umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach. Na skutek tego, co już przeżyliśmy, możemy odróżnić dobro od zła, za to też odpowiada rozum. Rozum to jest też inteligencja, nauka, umiejętność przyswajania wiedzy. Bursa jest takim miejscem, gdzie możemy rozwijać i kształtować swój rozum. Na co dzień spotykamy się z wieloma różnymi sytuacjami, które należy jakoś opanować, należy rozwiązać, przez co kształtujemy siebie, swój rozum. Każdy z nas jest inny, każdy z nas lubi co innego, każdy z nas słucha innej muzyki. Przez to mogą tworzyć się różne problemy, zatargi. Ale właśnie, mieszkamy tutaj w Bursie, gdzie takie sytuacje staramy się rozwiązywać poprzez rozum, poprzez naszą inteligencję. Wiara jest w tym, co wierzymy i w tym, co nas ukierunkowuje w życiu. Czyli co chcemy robić, jak chcemy żyć i jakimi ludźmi chcemy się otaczać. Dla mnie osobiście wierzyć to znaczy mieć pomoc i oparcie w tym, który jest u góry. Moim zdaniem warto wierzyć, bo jak kiedyś ktoś mi powiedział, że jest lepiej wierzyć, jak już staniemy przed sądem, to będziemy mieli taki jakby klucz do raju, a jak nie wierzymy, to tracimy tą szansę. W kontekście wiary nikogo nie oceniam, że nie wierzy, bo ma do tego prawo. Praca to nie tylko zarabianie pieniędzy i życie zawodowe. Pracować też możemy nad sobą, nad swoją osobowością. Praca w Bursie jest dla wszystkich bardzo ważna. W Bursie dużo rzeczy się dzieje. Grabienie liści, koszenie trawy, zamiatanie, sprzątanie. Dużą satysfakcją dla mnie jest praca na rzecz Bursy. Można się wielu rzeczy nauczyć dzięki pracy. To uświadamia mnie i moich kolegów, że Bursa będzie coraz lepsza. Dla mnie radość to jest samo to, że tutaj jestem, samo to, że ludzie tutaj są, to w jaki sposób tutaj żyjemy, spędzamy czas ze sobą. Mamy bilarda, tenisa stołowego, mamy też siłownię. Wszystkie takie rozrywki łączą nas, przez co też jesteśmy radośni i dobrze się tym bawimy. Życie w grupie 25-osobowej daje radość, mimo że czasami są tam jakieś różne zgrzyty, ale wiadomo, że lepiej się żyje w grupie, aniżeli miałoby się żyć samemu w samotności. Żeby ludzie byli bardziej radośni, muszą być po prostu sobą. Nie ma co tworzyć własnej osoby pod publikę. Lepiej być sobą, żyć pełnią życia, korzystać z tego, co się ma i nie zamartwiać się jakimiś takimi zbędnymi problemami. Bursa przygotowuje nas do samodzielnego życia. Wychowawca jest jak gdyby pomocnikiem tylko, a my załatwiamy właściwie całą resztę. Wszystko robimy samodzielnie. Wolałem właśnie Bursę przez to, że jest tu mniej osób i czuję się tak jak w domu właściwie. Bo przez to, że jest mniej osób, jakoś bardziej się poznaliśmy, trzymamy się bardziej razem. Nie ma czegoś takiego, że są jakieś kłótnie, to właściwie wszyscy trzymają się blisko. Ogólnie tu każdy jest dla siebie jak rodzina, nie jak jakiś znajomy, kolega. Po prostu wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. Tak, teraz wiem, że mogę zacząć własne życie.